Witam, witam, witam was, moi kochani, bardzo serdecznie i zapraszam. To znowu ja, Nigrum, a oto znowu Bioshock. 27 odcinek z naszej serii Zagrajmy Bioshock na PS4 na 100% oczywiście. No i trafiliśmy do nowej lokacji, jaką jest Hephaistos. Naprawdę podoba mi się to, że tutaj w Bioshocku dano te nazwy, wiecie, greckich bogów, na przykład Hephaistos, Prometeus. No nie, Prometeusza pewnie. Nie, nie było. Ale Hephaistos na przykład. Tutaj mamy w ogóle Olympus, te takie greckie nazwy. Neptun tak naprawdę. W ogóle mieliśmy też Poseidon Plaza, tak? Nazwa Poseidon, kolejna nazwa greckiego boga. Tutaj mamy akurat Neptun's Bounty, no to Neptun to też była nazwa, tylko że rzymska. Ale naprawdę jest to genialne, jest to coś oryginalnego, coś fajnego, co się bardzo ładnie i fajnie wpasowuje w ten klimat Bioshocka. Podoba mi się to, to są takie właśnie oryginalne, fajne rzeczy w grach, które się, wiecie, nie pojawiają cały czas praktycznie w każdej grze, tylko od czasu do czasu w niektórych grach i naprawdę bardzo ładnie się to wpasowuje. No i zauważyłam, że mamy trzech tatuśków w tej lokacji i trzy siostrzyczki, mimo że spójrzcie, ta lokacja nie wygląda na jakąś taką ogromną, nie mamy tutaj aż tyle pomieszczeń, wiecie, takich dobrych na walkę z tatuśkiem, chociaż mogę się mylić, może to tylko wrażenie takie, ale sporo tutaj jest takich mniejszych pomieszczeń, korytarzy, zobaczymy w ogóle, jak będzie się nam tą lokację eksplorować. Ogólnie musimy dostać się do biura Andrew Ryana, zobaczymy jak nam pójdzie. No i spójrzcie, jedno tutaj nagranie mamy. I trzech tatuszków, i trzy siostrzyczki. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Zaczynamy eksplorację Hephaistosa. Dzisiaj, teraz, w tym momencie. Co my tu mamy? Wizja jednego człowieka. Ratunek dla ludzkości. Rapture. Stworzenie Rapture. Taką figurę też już wcześniej widzieliśmy. W innym miejscu tylko. No dobrze, no to sprawdźmy. Tu mamy telefon. Jak to z tymi telefonami nic się takiego nie działo. Nie byliśmy w stanie nic z nimi zrobić. Klikamy na to, żeby ich użyć, ale to nie działa. No dobrze. Ogólnie Atlas nie miał z nami kontaktów w ostatniej lokacji, więc teraz znów musimy wrócić do tego. Przyzwyczaić się do tego, bo troszeczkę się odzwyczaiłam od tego, że Atlas się do nas odzywał cały czas. W sensie, o, mamy aktywny tonik, sprawdźmy. I 17! Wcześniej 20 kosztowały apteczki, teraz 17, więc troszeczkę jest taniej. Dobra, nie będziemy nic kupować, nie potrzebujemy. Tu mamy tą kapsułę, w której możemy się odrodzić. Także musimy się przyzwyczaić do tego, że wow, wracamy do tych takich tuneli przepięknych, wow. Ale spójrzcie w ogóle, jak to się zmieniło wszystko. Co tu jest? O, tu jest wulkan! Ależ to jest genialne. Ależ to jest naprawdę genialne. Hephaistos w greckiej. Grecki Bóg, tak? W greckiej nazwie, ale. Jeżeli chodzi o rzymską nazwę dla Hephaistosa, to był to wulkan, jeśli się nie mylę. Jeśli dobrze pamiętam. Po prostu po grecku był Hephaistos, a po rzymsku był wulkan. Kurde, ależ genialne, naprawdę przepiękne. Naprawdę fantastyczne. Coś wspaniałego, rozumiecie? To jest naprawdę no, piękne, bardzo ładne, bardzo ładnie mi się to podoba, takie wiecie, no wszystko jest piękne, takie kolorystyczne. Naprawdę, Rapture zaskakuje mnie na każdym kroku. Co to za muzyka złowieszcza? Z każdą lokacją, ze wszystkim, Rapture mnie zaskakuje ogromnie. Ja tu kogoś słyszę. Dobra, jak to wygląda? Obojętnie, w którym kierunku pójdziemy, widzę. Ja bym się wyleczyła może do końca. Ale słyszę. Słyszę tych przeciwników. O, ależ przepiękne to jest. Spójrzcie tylko na te kolory, na te wulkany. Wow. Ileż krwi. No coś wspaniałego, coś pięknego. Ja nie wiem, czy ci przeciwnicy gdzieś tutaj za mną są. Wow! Wow! Ależ to ma genialny efekt. Rzeczywiście, jak używamy tego zaraz po sobie kilka razy, tego plazmidu z podpaleniem, to ma to zwiększony efekt. Po prostu jeszcze większe obrażenia to zadaje, jeszcze gorętszy jest ten ogień. Gorętszy. Ach,
Jest ogień, jest ogień. Dobrze, ja bym jeszcze się przeszła tu, bo o właśnie, mamy jeszcze jakiś świetnik po drodze, więc zawsze coś. Ale naprawdę, to jest przepiękne. Dajcie znać w komentarzach, jak wam się to podoba, te wejście do Hefajstosa. Jest naprawdę przecudowne. Dobra, tu mamy tą plamę i te beczki. Naprawdę, coś pięknego. No ja jestem ciekawa, co zobaczymy w środku. Office Sandru Ryana, czyli jego biuro. Zmierzamy w tamtym kierunku. No nie może być takie proste, no tak jak wam mówiłam, patrząc na tamtą mapkę, na której widzimy stację, gdzie ląduje Batysfera jeszcze. You can taste it, can't you? Andrew Ryan. Ta. Mamy więcej tych lokacji. Nie wydaje mi się, żeby to był koniec tutaj. No mam nadzieję, że to nie będzie koniec, że wiecie, że dotrzemy do biura i tyle, no. Mam nadzieję, że to nie będzie koniec. Dlaczego te beczki się ruszyły? No, chodź tu, chodź, 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 chodź. Nie, no, nie uciekaj. Czemu nie podbiegniesz tutaj? Tutaj piękne beczułki czerwone leżały, czekające na ciebie właśnie. Chodź, 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 chodź. No, chodź tu. Jaki krzyk! Genialnie. Możemy się pobawić teraz podpaleniem. Z popieleniem, a dlaczego by nie? Jest, pięknie. Genialnie. Dobra, mamy to. Jak to wygląda? Patrzcie, no bardzo szybko się tutaj przemieszczamy. Mamy bank genów zaraz obok. No, to są takie korytarze długie, więc może ta lokacja bardzo szybko nam, wiecie, zejdzie tutaj. Szybciutko ją zwiedzimy. Wiecie, jakoś długo, znaczy nie będzie po prostu nam schodzić na eksplorację. Zobaczymy. Sprawdzimy to sobie. Chociaż nie wydaje mi się, żebyśmy mieli możliwość takiego szybkiego dostania się do gabinetu Andrew Ryana. Wydaje mi się, że to nie może być takie proste. Dobra, tu mamy wieżyczkę. Zhakujemy ją. Dawno sobie nie hakowaliśmy tak, znaczy dawno, no jakoś aż tak ostatnio często nie. Nie hakowaliśmy sobie tak normalnie. Myślę, że możemy tym się zająć, dlaczego by nie. Okej, możemy wziąć tą. No i genialnie. Pięknie, udało się. Akurat wieżyczka to będzie po naszej stronie. A tu jeszcze słyszę jakiegoś przeciwnika. O, pieniążki leżą, super. No właśnie. Wieżyczka powinna nam pomóc. Zatrzymam go w miejscu. Pięknie. Idealnie. Dobra, pozbierajmy wszystko. Mamy sklep w sumie, to może byśmy dokupili sobie zastrzyk substancją Eevee. Czemu nie? No i tyle. No i myślę, że tyle nam wystarczy. Troszeczkę zaczęliśmy tego tracić. Dobra, tu mamy tego pajęczego genofaga już. A nie, 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 nie możemy ten, nie możemy zrobić mu zdjęcia, bo już zakończyliśmy badania. No tak, zakończyliśmy badania nad nimi. Dobra, tu mamy bank genów. Nie potrzebuję raczej nic zmieniać. Ogólnie powiem wam tak. Dobrze to zrobili twórcy, że dają nam dość często teraz te banki genów. Ogólnie, no, w całej grze, patrząc tak na całą grę od samego początku, to te banki genów są bardzo często. Ale powiem wam szczerze, że jak się ustawi jakieś plazmidy czy tuniki takie, wiecie, dobierze się takie najlepsze dla nas, pod nasz styl grania, pod taki swój własny styl grania, no to przeważnie się ich używa i nie ma takiej potrzeby, żeby zmieniać je, w sensie wiecie, żeby ciągle latać i zmieniać. A jak się jeszcze szybko wykupi sloty, żeby mieć więcej slotów i używać to, z czym najlepiej się czujemy, co po prostu najczęściej używamy, co najbardziej nam przypadło do gustu, to nie ma sensu zmieniać to na, wiecie, tego na coś, czego nie lubimy, więc... Ja jestem zadowolona z tego, co używam, dobrze mi się z tym gra i uważam, że nie ma sensu tutaj zmieniać na coś innego, no chyba, że coś nowego się pojawi, co jeszcze bardziej mi przypadnie do gustu i będę chciała to dodać, no to wtedy będzie można tam sobie pozmieniać, ale nie ma sensu zmieniać na coś, co mi się nie podoba, jakaś wiecie, na przykład plazmid, ten plazmid z tym podmuchem powietrza, który daje nam to, że możemy po prostu odpychać przeciwników takim, wiecie, podmuchem po prostu powietrza. No, na przykład
w grze Dishonored 2, to była taka podobna umiejętność, i tak jak wam już opowiadałam, że była naprawdę w tamtej grze genialna. A tutaj w Bioshocku ta umiejętność, przykładowo jak dla mnie, ten podmuch powietrza, nie jest taki dobry. W sensie wolę używać więcej na przykład plazmidu elektrycznego albo tego ukochanego roju z pszczółkami. Wiadomo, no każdy ma swój styl i każdemu przypadnie coś innego do gustu. Jednemu przypadnie taki plazmid do gustu, drugiemu przypadnie inny plazmid do gustu. To już jest kwestia gustu, stylu grania, to jak kto gra, bo na pewno są też tacy ludzie, którzy uwielbiają w Bioshocka grać tak, że będą z samym kluczem francuskim biegać przez całą grę. Są tacy ludzie. Albo tacy ludzie, którzy na przykład tylko i wyłącznie samą telekinezą będą się posługiwać i niczym innym, że będą do wszystkiego telekinezy używać. Są tacy ludzie, którzy na pewno więcej plazmidów używają niż broni palnych. Są tacy ludzie, którzy na pewno będą więcej broni palnych używać niż plazmidów, więc wiecie, to wszystko jest kwestia gustu i tego, jak nam się po prostu z czym dobrze gra. What's the reward you get for trying to outsmart the best electrical engineer of our generation? O kurde, patrzcie, mieliśmy tutaj jakąś nową postać. Dobra, tutaj nic nie będziemy wydawać, żeby się uleczyć. Dobra, co my tu mamy? Co my tu jeszcze mamy? Mamy zaraz obok bardzo blisko drugą maszynkę do kupywania przedmiotów. Bardzo dużo miejsca tutaj mamy. Mamy beczki. Zastanawiam się, kiedy tatuśkowie się tutaj pojawią. W ogóle zajrzyjmy może, czy ja mam. Okej, musimy dostać się do Ryana w jakimś tutaj kontrolnym pomieszczeniu, czy coś takiego. Wybaczcie, moi drodzy, jeżeli słychać szczekanie psów, ale to są psy sąsiadów, więc przepraszam was za to. Musimy to jakoś przetrwać. No nie, no nie! Co to jest, jakaś bomba? Mamy tutaj jakiegoś gadofaga, jakąś kobietę. Co to jest? Nie, dobra, to jest amunicja. Myślałam, że ona mi tu jakąś bombę podrzuci. No nie, niepotrzebnie tego używam. Jest, pięknie. Dobra, jeszcze ktoś? Uff, ależ na nas wyskoczyli ci przeciwnicy tutaj. Ona jeszcze została nam. Jest, pięknie. Genialnie. Dobra, to były pajęcze genofagi. Tutaj też pajęcze genofagi. No nieźle nas tutaj ładnie zaatakowali. Zaskoczyli. Ale na szczęście udało nam się obronić. Dobra, tego nie podniosę. Co my mamy tutaj w ogóle? Co to jest za butla? Żel! Zasilający pewnie tą maszynkę. Pewniej. Nic przy niej zrobić nie możemy chyba. Nie, nie możemy. No dobra, sprawdźmy tutaj, co my mamy. Proszę czekać. No nic my raczej tutaj nie możemy zrobić z tymi maszynami. Tak, tak, warto przeładować. Tam mamy w ogóle gdzieś kamerę już z tego, co ja tam widzę. W sumie zastanawiam się, czy by... A właśnie, może ja bym mogła wykorzystać tą szansę, żeby zrobić dla tej kamery zdjęcie. Aczkolwiek nie wiem, czy dam radę stąd zrobić tu zdjęcie. O właśnie, jak podskoczę, to tak. Tylko muszę teraz się ukryć. Nie, już więcej zrobić nie mogę. No dobra. Okej, pytanie, czy ja dam radę tutaj jakoś przejść. Może z drugiej strony. Tutaj nie można zejść? Nie, nie. Lepiej może nie schodzić. No dobrze. Dobra, tego nie podniosę. To już jest wszystko, już nic więcej chyba nie mamy, nie. No dobrze, no to przejdźmy sobie tutaj. Nie ma mnie. Dobra, myślę, że pozmieniamy sobie może amunicję. Dobra, elektryczność poproszę.
jeszcze zatrzymać tą kamerę w miejscu. No i pięknie. Pokorzystamy sobie ze strzelby, bo bardzo dużo amunicji do strzelby akurat mam. Dobra, tutaj mamy te otwory, przez które przechodzą siostrzyczki. Więc może zaraz gdzieś natkniemy się na siostrzyczkę i tatuśka. O nie, o nie, o nie, nie, nie zabrałam tego, kurczę, przewinęłam za szybko. Dobra, mamy pieniążki. I mamy tą maszynkę, w której możemy wytwarzać różne rzeczy. Ja bym tutaj poprosiła narzędzie do automatycznego hakowania, zawsze coś. I wybuchowy śród. Cudownie. Nie mogę tego wziąć, a szkoda. No nic, to jak się zmierzymy z tatuszkiem, to jak to tu zostanie, mam nadzieję, że zostanie, to sobie później dodatkowo weźmiemy. Dobra, zobaczmy, jak to wszystko wygląda. No już zbliżamy się do tego biura Andrew Ryana, ale to niemożliwe, nie możemy mieć jeszcze teraz z nim konfrontacji. Dla mnie to by było jeszcze za wcześnie. Patrząc na to, że jeszcze mamy inne lokacje, a może tylko... They all had mothers, fathers, people who loved them. They got married, not their wives. What makes you think you're any different? I haven't chosen the spot for you on the wall yet. Let me know if you have a preference. Okej, mam dać znać, co wolę. Jejku. Dobra, mamy przeciwników. Aha. To o to mu chodziło, że mam pokazać, wybrać sobie miejsce, które wolę, miejsce na ścianie, na którym nasz bohater miałby zostać powieszony przez Andrew Ryana. I tak jak on powiedział, że robak tutaj wpełza i widzi twarz Boga. Robakiem oczywiście, no to jesteśmy my, no to już na samym początku gry Andrew Ryan nazywał naszego bohatera pasożytem, a sam określa siebie jako Boga. Dobra, co my tu mamy? Dalsze przejście. Rdzeń Hefajstosa. Zastanawiam się, czy my spotkamy Andrew Ryana w tym momencie, bo tam mamy przejście do jego biura. Ależ to jest naprawdę klimatyczne i ciekawe. Zobaczcie, wszędzie te ciała. Możemy oczywiście je przeszukać. Mamy jakieś nagranie. Posłuchajmy. McDonough. Stop while that man breathes. I love Mr. Ryan, but I love Ratcher. If I have to kill one to save the other, so be it. Okej, okay, McDonough zastanawiał się nad tym, widział jak sprawy już naprawdę jak źle się dzieje, jak sprawy się wymykają, jak bardzo źle się dzieje w Rapture i tak jak powiedział, że kocha Andrew Ryana, ale niestety kocha też i Rapture. Jeżeli ma wybierać między uratowaniem jednego przed drugim, no to wolałby uratować Rapture i zabić Andrew Ryana. Anya Anders' daughter. O kurde. Spójrzcie na to w ogóle. I'd explain the science that renders what you're trying to do impossible, but that would be like playing Mozart for a tree frog. O kurde. Nie przejdziemy. Jeszcze mamy genofagi tutaj. Dobra, wyleczmy się szybciutko. Jaki on jest mocny! Niech one lecą tam ich zaatakować. Wow, widzieliście to?
zapraszam cię. Naprawdę. Nie robić tak, proszę. Następni. Macie, poczęstuję was granatem. Okej, okay. Cały czas uważa, że Rapture przetrwa. Cały czas chce po prostu, żeby Rapture żyło, żeby Rapture przetrwało, zwyciężyło. McDonough, w ogóle wrócę w ogóle do swojej myśli, bo tu tyle rzeczy się podziało naraz, że po prostu człowiek już tutaj nie wie, co się dzieje. McDonough zastanawiał się nad zabiciem. Okej, nie mogę wam porobić zdjęć. Nad zabiciem Andrew Ryana, ale McDonough, jak do tej pory nie spotkaliśmy żywego, a Andrew Ryan dalej żyje, więc najprawdopodobniej no... Nie wiem, czy McDonough w ogóle próbował zabić Andrew Ryana, ponieważ to tylko było nagranie, na którym on nad tym się zastanawiał i jeszcze nie mieliśmy w ogóle wskazówki co do tego, czy rzeczywiście spróbował to zrobić, więc zastanawiam się, czy jeżeli McDonough próbował to zrobić, to mu się nie udało i Andrew Ryan go zabił. Czy może McDonough zginął z rąk genofagów? Czy może McDonough gdzieś zaginął? A może jest gdzieś zamknięty i żyje dalej? Chociaż wątpię, naprawdę wątpię, ale... Jeżeli próbował zabić Andrew Ryana, no to mu się nie udało. A może było tak, że w końcu się wycofał i postanowił, że jednak go nie będzie próbował zabijać, bo to nie ma sensu. Znaczy... Albo że nie jest na siłach, o tak. Dobra, co my tu mamy? Poboczne pomieszczenie. No, tak jak myślałam, nie będzie można dotrzeć do Andrew Ryana i do jego w ogóle biura tak po prostu. On po prostu ma tu bardzo dobre, solidne zabezpieczenia. No i żeby się do niego dostać, on tutaj mówił, że on tutaj zostawia coś takiego dla pasożytów, które chcą w cudzych butach, w skradzionych butach przejść przez jego drzwi do jego biura. I żeby tu się dostać, musimy dostać się do... Patrzcie, aż tam, na sam koniec, przez całą lokację musimy się przedostać i musimy dostać się pewnie, no, najprawdopodobniej do rdzenia, też to było, właśnie była mowa o tym, że musimy dostać się do rdzenia i to jest tutaj, Hephaestus Core, do rdzenia Hephaestosa i go przeciążyć, żeby to wyłączyć, ale ja bym chciała jeszcze tu zerknąć, to jest chyba jakieś poboczne pomieszczenie. Wow, co tu się w ogóle wydarzyło, co tu się w ogóle stało, co tu za chora rzeźnia była, możliwe, że jakieś tortury były przeprowadzane, kto tu wie? Mamy nagranie. Człowiek czy pasożyt? Sprawdźmy. Andrew Ryan, oczywiście, kto inny? No właśnie, powiedz mi, jaka jest różnica? Okej, czyli różnica między pasożytem a człowiekiem według niego jest taka, że człowiek buduje, a pasożyt się pyta, gdzie jest moja część, gdzie jest moja dola, tak? Gdzie jest moja działka. Człowiek inwestuje, a pasożyt mówi, co na przykład powiedzą sąsiedzi. O. Dobra, co my tu mamy? Aha, drugą wersję tego zamrażającego pola, mroźnego pola. No to już wcześniej zdobyliśmy, raczej ja w to tutaj nie będę inwestować, nie będę tego tutaj sobie przydzielać. Po prostu, że jeszcze mniej obrażeń od zimna dostajemy i jeszcze więcej obrażeń od zimna zadajemy, kiedy uderzamy kluczem francuskim. Dobra, pięknie wyszło, mamy amunicję. No, czyli w skrócie, o, mamy save, czyli w skrócie według Andrew Ryana. To wygląda tak, że człowiek buduje, człowiek inwestuje, człowiek idzie naprzód i cały czas coś robi, a pasożyt tylko zadaje pytania i ma wątpliwości i przeszkadza. Tak to wygląda według Andrew Ryana. No, nie wiem, co tutaj za chora krwawa łaźnia się wydarzyła. Nie wiem, czy chcę wiedzieć. Mam nadzieję, że mnie tutaj nic nie zaatakuje. Coś tu się niedobrego stało. Naprawdę. Dobra, może ja to przeładuję w końcu. By to już było przeładowane, bo zawsze jak to sobie zmieniam, to nie jest przeładowane.
Okej, okay, zmieńmy sobie amunicję na coś, wiecie, na coś takiego, czego mamy więcej i po prostu będziemy sobie przez jakiś czas tego używać na bieżąco. Dobra, po prostu ustawię sobie bronię, że tu łapcia, a tutaj jest strzelba. Dobra, mamy kolejne ciało. Trzykawka z substancją Eevee. No dobra, tutaj więcej nic nie ma, czyli takie bonusowe, dodatkowe, poboczne pomieszczenie. Przepysznie, bardzo mi się to podoba. No i jedyna droga, no to prowadzi tutaj, do tego rdzenia Hefajstosa, więc jeszcze kawałeczek się przejdziemy i zaraz będziemy kończyć odcinek. Wow, martwy tatusiek. Ależ to jest w ogóle piękne, spójrzcie na to. Wielki łańcuch. Wejście do rdzenia Hefajstosa, ta woda ściekająca z góry, to niebo, takie pomarańczowe, znaczy niebo, wiecie, no, to co mamy na zewnątrz. W sumie nie wiem, czy to po prostu są światła odbijające się od wody, czy po prostu to jest niebo tak, tak widniejące, czy w tym miejscu po prostu te światła w całym Rapture, na zewnątrz po prostu tego, w całym Rapture są w takich kolorach i to po prostu sprawia, że wiecie, że mamy takie kolory, no naprawdę nie mam pojęcia, ale możliwe, że to są światła, możliwe, że cały jakby wygląd, design tej lokacji, tego Hefajstosa, tego konkretnego miejsca w Rapture, tej konkretnej części, ma po prostu taki wystrój, że jest w takim właśnie wulkanicznym stylu. Okej. Okay. Ta woda ściekająca na tatuśka, naprawdę coś świetnego, powiem wam, genialnie to wygląda. W sensie, nie wiem, jest w tym coś takiego pięknego. Jak to się ładnie układa, wiecie, ta woda ściekająca na jego ciało. No, bardzo ładnie to tak, te oświetlenie, no wszystko, no nie wiem, po prostu jakoś tak dla mnie się to podoba. Dajcie znać w komentarzach, co wy o tym sądzicie, może wam też to się podoba. Po prostu wchodzicie i tutaj ta woda jest, tutaj ona tak ścieka, na środku siedzi tatusiek. Ładnie ktoś to ułożył, zaprojektował, no spójrzcie tylko na to, te Rapture, no piękne, no po prostu tutaj wszędzie dookoła oczywiście, że jest woda, ale po prostu chodzi o to, że tutaj są takie, no wszystko to jest kolorystycznie tak dopasowane, te światła, to wszystko, ten wystrój, że wszystko jest takie właśnie w takim wulkanicznym stylu, naprawdę coś przepięknego. O, spójrzcie na to. Tutaj mamy kolejne kable. Dobra, jest i rdzeń Hefajstosa. Tak szybciutko, patrzcie na to. Tą lokację myślę, że no dość szybko zrobimy. Zobaczymy, jak to będzie. Ile jeszcze Andrew Ryan ma asów w rękawie. Wow, spójrzcie tylko na to. Znowu przeciwnicy. Będę musiała się przygotować. Szto tatusiek! Słyszę tatuśka. Tak, oni z tatuśkiem walczą. Ciekawa jestem, czy tam jest siostrzyczka, czy oni z samym tatuśkiem walczą. Ale jeszcze tak chcę rzucić okiem na to. No spójrzcie na ten mechanizm. Tak, jest siostrzyczka, słyszę ją. Dobra, wiecie co? Poczekamy. Poczekamy, aż oni sobie powalczą. Wow, jak on wyleciał, czy wy to widzieliście? Wow, tatusik sobie walczy. Dobra, słuchajcie, my poczekamy. Ja nie będę ich atakować. Poczekamy. Może sobie na koniec odcinka jeszcze zawalczymy z tatuśkiem i kolejną siostrzyczkę uratujemy, ale ja wolę poczekać. Niech oni się tam nawzajem powybijają, te gnufangi trochę poranią tego tatuśka, co będzie, wiecie, łatwiejsze do pokonania go. A poza tym tatusiek się pozbędzie genofagów. Dobra, mamy to. Patrzcie na to, warsztat. Tu mamy monitoring. A mamy dalej jakieś miejsce geometryczne, jakieś pomieszczenie kontrolne geometryczne, coś takiego. Geometrial control. Mamy apteczkę. Znowu ta butla. O, tu mamy więcej tego liquidu, tego płynu do chemicznego miotacza. Dobra, dalej słyszę, że siostrzyczka... O, tu jest siostrzyczka! Ona tu czeka. Dobra, ja nie chcę jej odstraszać, bo nie chcę, żeby ona mi tu uciekła. Ale gdzie jest tatusiek? Chyba on już ich pokonał. Nie, 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 nie. Cii. Dobra, jeszcze ci nie, nie, ja ci nie, nie chcę zrobić ci krzywdy. W ogóle nie chcę ci zrobić krzywdy. Spokojnie, nic, 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 spokojnie. Czekam na tatuśka. Porobię jej zdjęcia póki co. Już nie mogę jej robić zdjęć. Dobra, mam nadzieję, że on pokonał wszystkich genofagów. Tu mamy tą kapsułę. Przeszukam za ten czas tutaj wszystko inne. Dobra, tu jest kamera, wiecie co? Też skorzystam z tego i zrobię jej idealnie zdjęcie. Jest!
Może jeszcze się uda, może całkowicie badania już przeprowadzimy. Tak jest! I dostaliśmy bonus! O, kiedy zniszczymy kamerę ochrony, to wtedy dostajemy, wypada z niej dwa razy więcej tej taśmy, tego filmu, który mamy do robienia zdjęć, do aparatu. Dobra, już więcej zdjęć nie mogę jej robić. Okej. Okay. Jest, jest, jest nasz tatusiek. Dobra. Ja mu porobię zdjęcia. Tak jest, mamy to! Ale czemu taki bonus? Myślałam, że bonus, że dodatkowe obrażenia jeszcze zwiększone będą. No dostaliśmy bonus, ale nie spodziewałam się, że taki. No dostaliśmy bonus, że permanentnie są zwiększone obrażenia o 50% zadawane poprzez klucz francuski, ale ja klucza francuskiego nie używam. Dobra, poróbmy jeszcze parę słodkich zdjęć. Zobaczcie to, co tu się dzieje. Ta siostrzyczka tutaj się tam tuli do niego. Dobra, ja bym się zapisała i bym spróbowała już zawalczyć z nimi na koniec odcinka i zaraz zakończymy sobie. Jest! Pięknie! Mamy go! Idealnie! Dobra, uratujmy ją! Ładnie, bardzo ładnie poszło. Kusza też jest naprawdę bardzo skuteczna. A tatuśku, naprawdę. Okej, spójrzcie na to, możemy zebrać bełty. No i przeszukajmy go. Jest! I znowu to był elitarny tatusiek. Dobra, mamy tutaj kerofagów. Możemy ich sobie podpalać. Pięknie. Dobra. Ja bym tą kamerę w sumie zniszczyła, wiecie? No właśnie. Ona i tak jest bardzo wysoko. Fight me properly. Dobra, ja bym posłuchała sobie jeszcze tego nagrania na koniec. Dziedzictwo Fontaine'a. To może być bardzo ciekawe. McDonald's, raz kolejny. Splicers come streaming out of poor houses and stormed the proverbial barricades. Dead rot in the streets. Johnny and Janie's citizen are lined up round the block for plasmids. Anything to help fend off the rabble. Okej. Okay. Dobrze, moi mili, słuchajcie. Kończymy odcinek w tym miejscu. W następnym odcinku zejdziemy sobie tam na dół, zobaczymy, co się na dole dzieje. Tą kamerę wolałam zniszczyć, bo ona i tak jest wysoko. Ja jej nie dam rady zhakować z tamtego poziomu. Tutaj mnóstwo jeszcze przeciwników teraz czeka, zobaczymy. Jedna siostrzyczka uratowana, jeszcze dwie. Także naprawdę bardzo szybko tam fajnie poszło. Może jeszcze trochę i zdobędziemy kolejne bonusy co do, wiecie, co do zwiększonych obrażeń przeciwko tatuszkom. Fajnie by było, może przy następnym tatuszku, jak będę robić kolejne zdjęcia, przy tych dwóch następnych właściwie w tej lokacji, to może zwiększymy jeszcze bardziej te obrażenia. Może się uda. W każdym razie to wszystko. Ja wam serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście, że dobrze spędziliście ten czas przy tym odcinku. Zachęcam was gorąco do zostawienia komentarzy. O, musimy coś... Zaraz, bo za szybko zniknęło. Coś tutaj się skupiłam na... Będziemy musieli jeszcze przedostać się do warsztatu. Później zobaczę sobie na nagraniu, co tam było. Musimy coś znaleźć. Chyba jakieś miejsce pracy jakiegoś Pablo? Tak mi się wydaje. Teraz, no, później sobie zobaczę. Musimy znaleźć coś w warsztacie. Miejsce chyba pracy albo jakieś narzędzia może? Jakiego Pablo. No, będziemy tego szukać, będziemy to sobie sprawdzać na bieżąco. Ja wam dziękuję za uwagę. Zachęcam was gorąco do subskrybowania kanału, żeby być na bieżąco, żeby nie przegapić kolejnych przyszłych odcinków oraz przyszłych serii. To wszystko. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa!